scenę. Chyba trzeba go zawołać. Waldek! 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 Chodź, Waldku. Waldku, chodź. Ty na tej scenie tutaj byłeś nie raz i nie dwa. Gadałeś, paszczyłeś, zresztą ja też gadałem, paszczyłem do mikrofonu nie raz, nie dwa. Jak chcesz, to tutaj masz swój. To możesz mi wchodzić czasem w słowo. Słuchajcie, mówi się czasami, że szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego. Powiem szczerze, że ja nie narzekałem przez te szczęśliwie 13 lat. Bo tyle tutaj pracowałem. I w życiu bym nie pomyślał, że będę musiał w tak paskudnych okolicznościach z Waldkiem się pożegnać. Oczywiście zawodowo, bo mam nadzieję, że zostaniemy dalej kumplami i tak dalej. I od całej naszej ekipy technicznej, która tutaj zdrowie, wątrobę i parę innych rzeczy na tych koncertach straciła. A na pewno stracił zęba. Korek stracił zęba, ja straciłem słuch. W związku z tym, Waldku, żeby jakąś taką miał po nas pamiątkę. Tak, no niestety czasami nawet jak się nie odpuści, to się nie da. Waldku, żebyś miał po nas taką miłą pamiątkę, ufundowaliśmy ci, cała nasza załoga techniczna, taką małą pamiątkę. Mogę poprosić najpierw część pierwszą. Tutaj jest dla Waldka laurka. Proszę bardzo, Waldku. Cześć dla ciebie. To do powieszenia na ścianę. Od naszej ekipy technicznej, która tutaj walczyła dzielnie z kablami, nie kablami, różnymi rzeczami. Piwem. Tak, i Waldku, mamy jeszcze dla ciebie drugą miłą rzecz. Kolega Szydło wręczy. Proszę bardzo, taką statuetkę. Waldku, dziękujemy ci za te wszystkie lata, kiedy mogliśmy tutaj działać. Powiem szczerze, dzięki ci za to, że mogłem się nauczyć. Dzięki, zaraz coś powiem jeszcze, poczekajcie chwilę. To jeszcze powiem tylko tak, Waldku, ja osobiście dziękuję ci, że mogłem się nauczyć gałkowego rzemiosła i realizacji koncertów, bo pamiętasz, jak zaczynaliśmy, kiedy tutaj sprzęt był taki, że w ogóle idź stąd, ale też się grało. Teraz sprzęt jest już lepszy i też się gra. Szkoda, że po raz ostatni. Waldku, dzięki ci wielkie. Słuchajcie, kochani, Szubar może jeszcze czegoś nie wie. Szubar może jeszcze czegoś nie wie, wy też. Ten koncert dzisiaj, ona wie, ten koncert dzisiaj był zwołany bardzo spontanicznie, przez to, że o jakiejś tam godzinie, chyba 16:00, z Tomkiem się zdzwoniliśmy i padła z jego inicjatywy taka propozycja i to bardzo mnie bardzo ucieszyło, że muzycy chcą temu miejscu oddać hołd po raz ostatni. Poczekajcie. Sytuacja zrobiła się taka, że dzięki temu, że Karola dzisiaj umieściła artykuł bardzo ładny na Stettinum, pewnie czytaliście. Dzięki, Karola. Współpracowaliśmy w nocy, ja pisałem dla niej odpowiedzi o godzinie 0 coś tam, o 7 rano odpaliła w systemie i ten artykuł się znalazł. I w związku z tym od dzisiaj, od rana miałem bardzo dużo różnych telefonów, słuchajcie. I szczegółów wam dzisiaj jeszcze nie podam, ale powiem tylko tyle. Zostajemy. Szczegóły. Dobrze, kurwa, te szczegóły to pewnie będą jakieś trudne szczegóły, ale te szczegóły będą się jakoś tam układać. Oficjalne stanowisko zostanie prawdopodobnie podane w środę. I mam nadzieję, że się z wszystkich źródeł dowiecie, bo wiecie, że przepływ informacji wśród nas, przyjaciół, jest bardzo szybki, jak widać dzisiaj, tak?
poniedziałek nikomu nie przeszkodził, że jest koncert. Niektórzy nieraz prosiliby, na kolanach błagali, żeby publiczność przyszła na jakiś koncert do jakiegoś innego klubu w ilości 30 osób czy 50, a tu zobaczcie, ilu was dzisiaj przyszło. Tak, to jest ważne. I to jest nasza siła, i to jest nasza siła, i dzięki tej sile prawdopodobnie będziemy działać, nie wiem ile czasu, ale mam nadzieję, że tyle, że swoje dzieci może przyprowadzić je kiedyś tutaj. A ja się tak napracowałem, żeby się laurkę zrobić, no. Ja powiem szczerze, że to bardzo fajnie, bo w biurze się przyda i myślę, że będziemy mogli następnym pokoleniom technicznym pokazywać. Trochę jestem, że tak powiem, śnięty, bo bardzo mało spałem dzisiaj dzięki tej całej sytuacji, ale mam nadzieję, że zostanę z wami do samego końca i będziemy bawić się wspaniale dzięki tej braci, która na tej scenie dzisiaj będzie hałasować i wam wszystkim, którzy na pewno im pomożecie w tym hałasowaniu. Dzięki bardzo i bądźmy razem. Zrobimy hałas!